Bardzo serdecznie Państwa witam na wernisażu poplenerowym. Odbył się 6. ogólnopolski plener malarski Paprotki 2013. Organizatorami tradycyjnie 6. raz są Państwo rozwadowscy, którzy Państwa pozdrawiają. Plener odbył się w Stanicy pod Zadzierną w Paprotkach. Drugimi organizatorami to jestem ja i mój mąż, kawiarnia i galeria Lotos. Ja może przedstawię uczestników tego pleneru. Pani Ewa Bartosz-Mazuś, która przyjechała do nas z Zakopanego, jest na plenerze po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Wprowadziła nową technikę, która jeszcze nie była reprezentowana w Paprotkach, mianowicie malowanie włóknem. Tak? Tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo piękne prace, bardzo delikatne. Bernadeta Nowak, kamiennogórzanka. Bernadetki nie musimy przedstawiać. Jest bardzo, bardzo aktywna, bardzo dużo maluje. Proszę, 2, 4, 5, 6, 7 prac Bernadetki. Wiesio Kozłowski, proszę bardzo. Też już jest po raz czwarty, Wiesiu, tak? Na plenerze w Paprotkach. Maluje od 1979 roku. Jerzy Borowiec przyjechał do nas z Lwówka Śląskiego. Szósty raz na plenerze, czyli od początku. Doktor nauk weterynaryjnych, człowiek zresztą myślę wielu talentów, bo nie tylko pięknie akwarelą się posługuje. Zresztą miałeś, Jurku, w Lotosie już 3 wystawy indywidualne. Oprócz tego gra pięknie na gitarze i śpiewa, ale robi to w bardzo kameralnym tak, gronie. Zygmunt Oleksiak, po raz który? Trzeci na plenerze w Paprotkach, kamiennogórzanin. Maluje na poważnie, jak sam powiedział, od 2010 roku. Bardzo ładne prace. To są tutaj te dwie i tamte kwiaty. No i na końcu 6. uczestnik, który niestety się spóźni, Tadeusz Suski, kamiennogórzanin, nie trzeba przedstawiać, Tadzia farmaceuta. Maluje w różnych technikach. Tu akurat są prezentowane jego rysunki. W każdym razie sztuką zajmuje się od ponad 30 lat i myślę, że jest takim chyba najdłużej parającym się rozmaitymi sztukami plastycznymi, kamiennogórzaninem. No, oprócz niego jeszcze Marian Biekiera i myślę, że oni tak w tym samym czasie zaczęli malować. Zresztą w wolnej chwili zapraszam Państwa, są dwie bardzo piękne prace tam, ale to poza wystawą w Paprotkach. Ostatnie prace, ostatnie kwiaty, bardzo piękne malby i wolne. To otrzymają Państwo jeszcze wraz z folderkiem opatrzonym wizerunkami naszych artystów. Zdjęcia zrobił mój mąż. Myślę, że bardzo ładne portreciki. Będzie jeszcze do tego dołączony, to Tadzio tak Suski nazwał, Lotos Żurek. Tadzio oprócz tego, nie wiem dlaczego, bo po prostu no, goście tak przy żurku malował. Tak, Lotos Żurek 2013 i tutaj są karykatury uczestników pleneru. To będzie tak w komplecie. Myślę, że łatwo jest rozpoznać wszystkich. Życzę Państwu miłego oglądania. Ja bardzo się cieszę, że już 6. raz ten plener zaistniał. Rozmawiałyśmy z Ewą, że tak no do 10 to na pewno spróbujemy, tu jesteś Ewą, nie? Że do 10 na pewno spróbujemy dotrwać. No w tym roku mamy tylko 6 artystów. Tak się złożyło, że Irek Szymik jest na innym plenerze, bo on jest też zawsze z nami. No jedna z koleżanek ciężko choruje, która też często do nas przyjeżdżała. No czasami tak to się zdarza, że nie. Ale cieszymy się bardzo, że dotarła do nas Ewa i jak sama powiedziała, nie jest ostatni raz, prawda? No i w związku z wizytą Ewy to jakieś nowe plany na przyszły rok. Będziemy coś nowego jeszcze wprowadzać w czasie pleneru. Dziękuję serdecznie i zapraszam.
proszę bardzo się częstować. Nazywam się Ewa Bartosz-Mazuś, jestem artystą, tkaczem w zasadzie, pochodzę z Zakopanego, tam mieszkam i tworzę. Pani prace takie mniejsze od tych, bo tam widać olejne farby, duże formaty. Co to za technika jest? To jest w zasadzie taka technika, to jest jako określana technika własna, dlatego że ja ją sama sobie troszeczkę stworzyłam i używam do tego przede wszystkim włókna lnu, także to jest na tej bazie. I są to miniatury. Są to jest klejone, to jest malowane? To jest klejone. Przyklejane na no po prostu. Nie pytałem się, że klej budowlany, ale... Nie, to już moja tajemnica. Tak, nie jest to tkane w każdym razie. Nie jest to tkane, jest to naklejane. Jedna to jest taka próbka, gdzie nazbierałam ziół troszeczkę tutaj z paprotek i próbowałam coś utkać. No. A jak się pani czuje tutaj w naszym powiecie kamiennogórskim? Jak tutaj te powietrze, jak pani tu wypoczywa? No jestem w ogóle oczarowana, to znaczy oczarowała mnie Kamienna Góra, jak byłam tutaj podczas wystawy Woven Bridges, to było w maju. I wtedy poznałam to miasto, poznałam jeszcze więcej ludzi i po prostu się trochę zakochałam tutaj w tych okolicach. I teraz poznając okolice Kamiennej Góry jestem pod wielkim wrażeniem i wiem, że wrócę tu na pewno. A klimaty są takie jak w Tatrach trochę, sprzyjające. No i przypominają mi troszkę mój dom. Ile stworzyliśmy prac? Tym razem wystawiam 3 obrazy. Osty w Muchawce. Następnie kwiaty, margaretki, nazwijmy je, lub łąka i powiększone kwiaty margaretki i chałupa waląca się, jedyna, która już jeszcze istnieje, taka stara, która zainspirowała nas malarsko, mnie i kolegę do namalowania. Ja tu wszedłem i tak rzuciłem okiem właśnie na ten... Technika własna, dlatego że ja ją sama sobie troszeczkę stworzyłam. I używam do tego przede wszystkim włókna lnu, także to jest na tej bazie. I są to miniatury. To jest klejone, to jest malowane? To jest klejone. Przyklejane na po prostu. Nie pytałem się, że klej budowlany, ale... Nie, to już moja tajemnica. Tak, nie jest to tkane w każdym razie. Nie jest to tkane, jest to naklejane. Jedna to jest taka próbka, gdzie nazbierałam ziół troszeczkę tutaj z paprotek i próbowałam coś utkać. No. A jak się pani czuje tutaj w naszym powiecie kamiennogórskim? Jak tutaj te powietrze, jak pani tu wypoczywa? No jestem w ogóle oczarowana, to znaczy oczarowała mnie Kamienna Góra, jak byłam tutaj podczas wystawy Woven Bridges, to było w maju. I wtedy poznałam to miasto, poznałam jeszcze więcej ludzi i po prostu się trochę zakochałam tutaj w tych okolicach. I teraz poznając okolice Kamiennej Góry jestem pod wielkim wrażeniem i wiem, że wrócę tu na pewno. A klimaty są takie jak w Tatrach trochę, sprzyjające. No i przypominają mi troszkę mój dom. Ile stworzyliśmy prac? Tym razem wystawiam 3 obrazy. Osty w Muchawce. Następnie kwiaty, margaretki, nazwijmy je, lub łąka i powiększone kwiaty margaretki i chałupa waląca się, jedyna, która już jeszcze istnieje, taka stara, która zainspirowała nas malarsko, mnie i kolegę do namalowania. Ja tu wszedłem i tak rzuciłem okiem właśnie na ten malowidło. Takie ciekawe, nie? Takie stare, rozpadające się, ale jeszcze się trzymające. To są tematy najbardziej malarskie. No tak przynajmniej wszyscy malarze lubili przedstawiać jakieś stare chałupy, stare gospodarstwa, chaty wiejskie, pejzaże wiejskie. Większość artystów, wybitnych nawet, jeździ w plener najczęściej na wieś. Nie szuka inspiracji w dużych miastach raczej. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim jak się wchodzi, rzuca się w oczy ta brzoza. To nie brzoza, to jest... Nad wodą co? Tak. Wierzba. Ta wierzba, ona tutaj wisi w idealnym miejscu. Jest pięknie oświetlona i bardzo ładnie wyłapał światło oświetlające właśnie tą wierzbę. No, zresztą pod spodem ten drugi obraz z tą rujnowaną chatką też jest przepiękny.
No, jest pan chyba drugą osobą. Ja też to widzę, taką chatkę właśnie, pamiętam ją. Tak, to jest coś przepięknego, taki pełen realizm. To taki trochę do impresjonizmu nawet jest podobne. Panie Zbyszku, bo pan to tak wędruje troszkę po górach. Oj, tak. I widzi pan dużo klimatów. Widzę. Jaka jest ta technika tutaj tych prac? Tak orientacyjnie, no wiadomo, że jest super wszystko wymalowane. Oj, widzi pan, to jest bardzo trudne pytanie dla mnie, bo ja nie jestem malarzem. Ja troszkę pacykuję też w wolnych chwilach, no ale to jest tylko takie pacykowanie, bo to...